Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, program Espresso. Wczoraj w Ostrowcu Świętokrzyskim byliśmy świadkami inauguracji kwalifikacji wojskowej, wojewódzkiej kwalifikacji wojskowej. Dzisiaj w moim studiu przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, senator Jarosław Rusiecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam telewidzów lokalnej telewizji. Panie senatorze, celowo wzięłam na pierwszy temat to, czego byliśmy świadkami wczoraj, właśnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, inauguracja wojewódzkiej kwalifikacji wojskowej. Od 10 lat służba wojskowa nie jest w Polsce obowiązkowa. Czy to dobrze? No, dla ścisłości od 2009 roku jest zawieszona służba wojskowa jako obowiązek. Od tego czasu jest realizowana tak zwana zawodowa służba wojskowa, a od niedawna, od 2018 roku, terytorialna służba wojskowa, ochotnicza dla tych wszystkich młodych ludzi, już również dojrzałych, którzy mają taką wolę wykonywać zadania terytorialnej służby wojskowej w brygadach, w batalionach. Myślę, że czas też to pokazał, że po pierwsze uzawodowienie armii służy jej profesjonalizacji, a z drugiej strony jest ta forma ochotniczej służby wojskowej, która daje możliwość realizacji swoich aspiracji. No, pamiętajmy też również o wyższych szkołach oficerskich, których aktualnie w Polsce jest 5. I to jest również znaczna grupa młodych ludzi, którzy chcą się bardzo ściśle związać z polskimi siłami zbrojnymi, studiując czy to w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, czy w Szkole Orląt w Dęblinie, czy w Akademii Marynarki Wojennej, czy Wojskowej Akademii Technicznej, która prezentuje bardzo wysoki poziom przygotowania profesjonalnego żołnierzy Wojska Polskiego, oficerów Wojska Polskiego w różnych dziedzinach, i Akademia Sztuki Wojennej, która jest jakby zwieńczeniem dla wszystkich już tam studiujących oficerów jako studia podyplomowe czy prowadzone różne kursy, choć Akademia Sztuki Wojennej również ma swoje kierunki cywilne. Panie senatorze, do wczorajszych wydarzeń wracamy. Czy to był przypadek, że akurat w Ostrowcu Świętokrzyskim ta wojewódzka inauguracja? Przypomnijmy też, że po 2 latach, bo w ubiegłym roku ta kwalifikacja była odwoływana ze względów na pandemię. No właśnie, czy to przypadek, że akurat w Ostrowcu wczoraj Państwo spotkaliście się? Nic przypadkowo się nie dzieje. Wojsko ma działać w sposób zaplanowany i rzeczywiście w ubiegłym roku kwalifikacja wojskowa się nie odbyła. W tym roku ta inauguracja ma miejsce w Ostrowcu. Od wczoraj na terenie powiatu ostrowieckiego, czyli od 17 maja do początku lipca, młodzi ludzie z rocznika 2002, 2003 i ci starsi również będą uczestniczyli w kwalifikacji wojskowej, czyli będą stawali przed Wojskową Komisją Lekarską. I tu przypomnijmy, że to jest obowiązek. Tak, to jest obowiązek. Służba wojskowa jest w dalszym ciągu obowiązkiem i stawienie się przed komisją w celu zweryfikowania swojego stanu zdrowia, przydatności do poszczególnych kategorii zdrowotnych, jak również dla samej administracji wojskowej, czyli dla WSW i WKU, jest to dokładne skompletowanie ewidencji wojskowej dla tych wszystkich, którzy uczestniczą w kwalifikacji wojskowej. Ja przypomnę tylko, bo tak się utarło mówić, że tylko panowie czy młodzi mężczyźni stają przed
komisją lekarską. Nie, również ta kwalifikacja obejmuje w dużo mniejszym oczywiście zakresie młode kobiety, które mają wykształcenie, czy są związane z wykonywaniem zadań, ogólnie powiem, medycznych, ponieważ taka jest potrzeba sił zbrojnych. Ogólnie, jeśli chodzi o tę kwalifikację, która i tych, którzy w ubiegłym roku nie zdążyli się przejść przez komisję lekarską, jest ponad 7,5 tysiąca młodych ludzi, którzy będą stawali do kwalifikacji. Generalnie z tego powodu pandemicznego terminy, jakie wyznaczył minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych i administracji, obejmują dwa terminy, od kwietnia do lipca i późniejsza od sierpnia do października, drugi etap kwalifikacji. I on oczywiście obejmuje cały kraj. To wróćmy do tego przypadkowego czy nieprzypadkowego wyboru Ostrowca jako miejsca do zainaugurowania. Tutaj przypadków nie ma, ponieważ raz, że jesteśmy dużym ośrodkiem miejskim, oddziaływanie na sąsiedni teren i oczywiście pojawienie się decyzji w ostatnim czasie ministra obrony narodowej formowania 103 batalionu piechoty lekkiej 10 świętokrzyskiej brygady, bo należy przypuszczać też doświadczenie, to pokazuje, że ci młodzi ludzie, którzy przechodzą kwalifikację wojskową, stają się najczęściej ochotnikami do terytorialnej służby wojskowej wykonywanej w 10 świętokrzyskiej brygady. To moje kolejne pytanie, na jaki jest związek między tworzonym 103 batalionem WOT-u a tą kwalifikacją, czy właśnie liczą tutaj służby na to, że przez tą kwalifikację uda się szybko i sprawnie ten 103 batalion sformułować. Zadanie, jakie zostało postawione dowódcy, to sformowanie 103 batalionu piechoty lekkiej w Ostrowcu na poziomie 600 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i w dużej mierze ta kwalifikacja ma temu pomóc, aby ci młodzi ludzie, którzy będą chcieli taką terytorialną służbę wykonywać, tę kwalifikację przeszli. To jest poważne zadanie. W ciągu najbliższych kilku miesięcy ten batalion ma być zbudowany i ten obiekt, który znajduje się w Jaki Ostrowcu. Jaki jest czas na rekrutację? Czy jest wyznaczona granica, do kiedy te 600 osób ma być? No to jest zadanie postawione dla dowódcy, który ma to zrealizować w ciągu najbliższego roku. I w każdym bądź razie te 600 tak zwanych etatów jest przygotowanych na ten rok, a więc możliwość tego budowy tego batalionu i finansowania tego batalionu, więc zadanie ambitne i to myślę, że pozwoli też odpowiedzieć na pytanie, bo to już będzie trzeci batalion w brygadzie, jakie możliwości są na dalsze działania związane z rozbudową brygady. Mam nadzieję, że to nie będzie jednak też ostatni batalion. Pokazuje doświadczenie, że w województwie świętokrzyskim jest dużo chętnych, dużo młodzieży pozytywnie nastawionej, jak również ludzi, którzy już przeszli jakąś formę swojej służby wojskowej i chcą swoje umiejętności, swoją wiedzę, swoje doświadczenie również włączyć do terytorialnej służby wojskowej. 103 batalion ma swoją siedzibę w osiedlu Słonecznym w budynku po dawnym gimnazjum. Sporo było kontrowersji w momencie zakupu przez wojsko tego budynku. Jest to budynek w centrum miasta. Czy sprawdza się jako ta siedziba? Panowie wczoraj rozmawiali na ten temat? Po pierwsze, budynek przy ulicy Polnej, a znajdujący się z adresem osiedle Słoneczne, to jest budynek, który ma służyć dowódcy, sztabowi na prowadzenie różnego rodzaju zadania szkoleniowe. Natomiast sama służba wojskowa żołnierzy ochotników, którzy wykonują terytorialną służbę wojskową, jak zresztą teraz to widzimy też, jest w szpitalu,
w organizacji pomocy i wsparcia, na przykład tak jak to miało miejsce w Sandomierzu i w okolicach Zawichostu, gdy nastąpiły podtopienia, więc ci żołnierze terytorialnej służby wojskowej swoje zadania wykonują, szkoląc się na poligonie, natomiast udzielając pomocy i wsparcia dla społeczności lokalnej w tych miejscach, gdzie takie potrzeby występują w terenie. Po prostu ten budynek ma służyć do takiej aktywności prowadzenia działań sztabowych, dowódczych, kursów, które mogą się odbywać w tym obiekcie. Natomiast jak w wielu miastach, w wielu miejscach siedziby jednostek, a zwłaszcza takie jednostki jak terytorialna służba wojskowa realizowana w 10 Brygadzie i w 103 Batalionie, odbywa się z reguły w centrum miasta. Jednostka swoją siedzibę w centrum miasta ma w Sandomierzu. Główne dowództwa, jak spojrzymy na czy budynki dowództwa mieszczą się w centrach miast naszego kraju. Nie jest to coś niespodziewanego. Wspomniany budynek jest miejscem wyznaczonym, zabezpieczonym dla wojska, teren wojskowy. Takie tablice pojawiły się na ogrodzeniach, ale to nie jest jedyny budynek, którym wojsko zarządza, bo pamiętamy również, że powiat przekazał nieodpłatnie budynek przy dawnej ulicy Gulińskiego, obecnie ulicy Hedy Szarego. Czy ten budynek już został jakoś wykorzystany, zagospodarowany? Co tam będzie? Czy możemy się spodziewać, że pójdą tam inwestycje? Ten budynek z pewnością jest przydatny dla działań właśnie szkoleniowych, bo to jest budynek na obrzeżu miasta, dla działań szkoleniowych i swoim charakterem jest niezbędny do wykorzystania przez 10. Świętokrzyską Brygadę. Budynek znajdujący się przy ulicy generała Antoniego Hedy Szarego jest istotnym elementem majątku 10. Świętokrzyskiej Brygady, czy szerzej powiedziałbym Ministerstwa Obrony Narodowej i z pewnością będzie wykorzystywany do działań, które są w całym cyklu szkoleniowym dla terytorialsów. Natomiast o jednej rzeczy istotnej chciałbym jeszcze powiedzieć i wrócić do tego miejsca w centrum miasta. Chciałbym przypomnieć, a właściwie może niewiele nawet osób w Ostrowcu wie, którzy przybyli do naszego miasta, mało zna historię, to te obiekty, które obecnie znajdują się przy ulicy Polnej, wzdłuż ulicy Jesienińskiej, dalej w kierunku północnym, to teren, który w okresie międzywojennym był zajmowany właśnie przez Wojsko Polskie. Tam znajdowały się baraki, w których stacjonował batalion zapasowy 3. Pułku Piechoty Legionów, który w latach 20. rozpoczął stacjonowanie w Ostrowcu. Wcześniej, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, na tym terenie również stacjonowały jednostki, które przybyły do Ostrowca z Zamościa, z Lidy, gdzie były pomocne przy organizowaniu zaplecza w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Ale również to jest odbudowanie tradycji Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. W Ostrowcu na początku lat 20. był organizowana ekspozytura sztabu garnizonu kieleckiego, jak również oddział gospodarczy, który zabezpieczał działania polskich sił zbrojnych w okresie międzywojennym. Zachowały się fotografie z tamtego czasu i gdy ostatnio rozmawiałem z dowódcą 10. Świętokrzyskiej Brygady, myślę, że dla mieszkańców Ostrowca byłaby niezwykle ciekawą wystawą zorganizowaną na parkanie tego obiektu, pokazujące fotografie z lat 20., z czasów odzyskiwania przez Polskę niepodległości i miejsca Wojska Polskiego w Ostrowcu w tamtym czasie. Panie senatorze, skoro mamy takie wojskowe tradycje w mieście, to czy wojsko zamierza jeszcze więcej zaangażować się w infrastrukturę Ostrowca i jeszcze jakieś obiekty
nabyć tutaj, w jakim kierunku, czy jeszcze silniej staniemy się miastem wojskowym? Dwa najważniejsze oczywiście kierunki w tym obszarze to jest doprowadzenie do wykorzystania wojskowego tego obiektu w osiedlu Słonecznym. Tam jeszcze będą nakłady związane z łącznością, co jest rzeczą... A inne jakieś obiekty są w uwadze wojska? Są inne obiekty w uwadze wojska, ale nie w Ostrowcu. Na terenie powiatu opatowskiego jeden z samorządów chce współpracować w budowie strzelnicy, tak niezbędnej dla warunków szkoleniowych dla żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, jak również ten obiekt przy ulicy generała Hedy Szarego. Z czasem nakłady tam będą się powiększały, tak aby on był wykorzystany w pełni dla potrzeb 10. Świętokrzyskiej Brygady. Ponad 10 Ale lat... chcę jeszcze dodać do tego jeden istotny element, bo nie tylko patrzymy na to, jak Ostrowiec może rozwijać się w sensie zaangażowania wojska 10. Świętokrzyska Brygada, ale również patrzymy na rozwój młodych ludzi i też nieprzypadkową rzeczą jest to, że zresztą w ostatnim czasie telewizja lokalna uczestniczyła w tym wydarzeniu jako jedna z 20 szkół w Polsce. Technikum imienia Tadeusza Kościuszki prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego uzyskał zgodę ministra obrony narodowej na prowadzenie tak zwanego przygotowania wojskowego. W skrócie klasy mundurowe, chociaż to nie jest to samo, co są, czy kiedyś były realizowane klasy mundurowe, na przykład w Technikum Hutniczo-Mechanicznym w Ostrowcu. I to jest, myślę, że bardzo ciekawe dla propozycja dla młodych ludzi, którą przygotowało ZDZ. Będzie również klasa cyber. Panie senatorze, tak, ja o to chciałam zapytać, bo wyszliśmy z naszą rozmową od tematu, czy przez te ponad 10 lat, kiedy nie ma obowiązkowej służby wojskowej, czy zainteresowanie wojskiem wśród młodych ludzi rośnie, czy spada? Zainteresowanie, jak widać po statystyce, tutaj nie zdradzę żadnej tajemnicy, ale polskie siły zbrojne na przestrzeni ostatnich już w tej chwili 6 lat od czasu wprowadzenia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku przyrosły o blisko 30 tysięcy. Polska armia liczy w tej chwili około 130 tysięcy osób. Takie były założenia? Takie były założenia i takie założenia są dalej realizowane. Nie tylko rozwój wojsk obrony terytorialnej, ale również wojsk operacyjnych w kraju i wzrost również ilości miejsc i studentów podchorążych w wojskowych akademiach. Ten przyrost na przestrzeni tych 6 lat jest 100%. W tej chwili myśli się również o tym, aby może nie wojskową akademię wojskową, przepraszam, wojskową akademię medyczną odtwarzać w pełnym kształcie, jak to miało miejsce przed likwidacją za czasów rządów SLD i PSL, to jednak potrzeba jest odtworzenia wydziału lekarskiego dla potrzeb armii. Pokazuje to, że jak powiem, codzienne doświadczenie i działanie, ale również zwrócenie uwagę bardziej na szkolenie czy też współpracę Ministerstwa Obrony Narodowej właśnie na poziomie szkół średnich. W ostatnim czasie pojawiło się tutaj w Ostrowcu ta decyzja o klasach przygotowania wojskowego, również w Ostrowcu pojawi się elitarna, jedna z 16 na terenie kraju, klasa cybermail prowadzona przez drugie liceum ogólnokształcące imienia Joachima Chreptowicza. Bardzo się z tego cieszę, że takie dwa zalążki młodych ta klasa ma ruszyć będzie już od 1 września. Tak, panie senatorze, ale myślę, to jeszcze że nie będziemy... wszystko. To jeszcze nie wszystko, bo to jest rzecz, która jest niezwykle też ważna, bo Wojskowa Akademia Techniczna utworzyła na swojej bazie liceum wojskowe, liceum ogólnokształcące, które skupia, interesuje
młodych ludzi po szkole podstawowej, chcących kształcić się w szerokim zakresie w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dlatego też są tworzone wojska cyber i dlatego też jest utworzone Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Kończymy temat o wojsku, do tematu wojska w Ostrowcu. A będziemy jeszcze powracali, bo chcę zapytać o to, czym opozycja żyje, czym żyją w tej chwili mieszkańcy. Od soboty przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość Nowy Ład i o tym Nowym Ładzie, bardzo telegraficznym skrócie, jaka przyszłość, jak bardzo uporządkowana według tego Nowego Ładu nas czeka. I dla takiego miasta jak Ostrowiec Świętokrzyski to jest szansa? Tak, rzeczywiście w ostatnią sobotę Prawo i Sprawiedliwość poprzez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego i naszych współkoalicjantów, pani marszałek Sejmu, został zaprezentowany Polski Ład, który jest częścią, która pozwoli w sposób gospodarczy, społeczny ogarnąć wszystkie dziedziny życia publicznego. Jest propozycją, która również włącza to, o czym mówimy w parlamencie, krajowe plany odbudowy związane z wyjściem z kryzysu największego po II wojnie światowej, kryzysu gospodarczego, kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Ten program obejmuje wszelkie możliwe gospodarczo, społecznie, kulturalnie zakresy aktywności. On wynika z tego, że Polska potrzebuje przyspieszenia takiego gospodarczego nie tylko po wyjściu z pandemii, ale również dorównania krajom zachodnim. Te 770 miliardów złotych, o które walczył pan premier Mateusz Morawiecki w lipcu ubiegłego roku, jest istotnym, ważnym wkładem również w te nasze wysiłki budżetowe, które będą realizowane. Zatrzymajmy się, a my sięgniemy jako Polska po te 770 miliardów. Mam nadzieję, bo rzeczywiście kluczowa w tej chwili decyzja jest w Senacie. Powiem szczerze, że nie rozumiem obstrukcji marszałka Grodzkiego i jego szefa Platformy Obywatelskiej, przewodniczącego Borysa Budki, który wstrzymują zupełnie niepotrzebnie, też w jakimś sensie nas skazując na jakąś śmieszność w Unii Europejskiej, bo jak rozmawiam z naszymi eurodeputowanymi, to pytają ich, dlaczego w Polsce jest taka obstrukcja. Jak mówią, jak nie chcecie tych pieniędzy, to pozostawcie to, my to zagospodarujemy. To jest niemożliwe oczywiście, bo tu potrzeba wspólnej zgody 27 krajów Unii Europejskiej na ratyfikację tej umowy międzynarodowej. Natomiast niezrozumiałe jest postępowanie marszałka Grodzkiego, co na pokazuje... Na kiedy zostało przesunięte posiedzenie w tej sprawie? Przesunięte nie nastąpiło, tylko nastąpiło taktyczne wydłużenie posiedzenia Senatu i 27 maja, mam nadzieję, że ta decyzja zostanie podjęta. A jest jeśli ona nie? Oczekiwana. Myślę, że tak czy inaczej decyzja musi być podjęta, bo ta ratyfikacja następuje w formie ustawy. Jeżeli Senat tego nie przyjmie, to cóż, no, Platforma w sondażach będzie dołowała, tak jak dołuje w ostatnim czasie, do poziomu 10%, bo sami członkowie Platformy Obywatelskiej, co widzimy, odchodzą z niej bądź są wyrzucani. Natomiast mamy drugi krok, wtedy działanie Sejmu. To odrzucenie przez Senat zostanie odrzucone w Sejmie i zostanie umowa ratyfikowana, tylko że tracimy niepotrzebnie czas, ponieważ jest głód świeżych środków finansowych, czy to z budżetu, czy to z Unii Europejskiej, czy to z planów odbudowy, które jest ukierunkowane przez ramy finansowania Unii Europejskiej i wyjścia z tego kryzysu przez samorządy, przez przedsiębiorców. Panie senatorze, potrzebne są pieniądze, kultury, żeby zrealizować ten nowy, proponowany przez państwa ład. Ja zapytam wprost, skąd właśnie chcecie wziąć pieniądze na to wszystko, bo jeśli czytamy o tym, że w planach jest
zwiększenie kwoty wolnej od podatku, przesunięcie progów, czyli stricte to, co było kiedyś tam zapowiadane, prawda, sięgacie w sferę podatków, regulacje, nowe regulacje, na to wszystko trzeba będzie na pewno dużych pieniędzy. To skąd je weźmiecie? Kto za to zapłaci? Unia? Nie tylko Unia. My musimy sami zapłacić, bo Unia nam daje niezbędny wkład, który jest również z naszych składek tak naprawdę, te 770 miliardów złotych. Natomiast ten drugi element to jest potrzeba, o czym się mówi bardzo długo w Polsce, zmian w niesprawiedliwym systemie podatkowym w Polsce. Reforma, o której mówimy, podwyższenie progu podatkowego do poziomu 30 tysięcy złotych, to jest właściwie reforma, która dotyczy 18 milionów Polaków, 2/3 pracujących i emerytów w Polsce. Jest to większość znaczna. Natomiast również trzeba przeprowadzić tą reformę, aby system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. To znaczy ci, którzy mniej zarabiają, żeby mniej płacili podatków, a ci, którzy, i tak jest wszędzie na świecie, zaleca to nam również międzynarodowe organizacje zajmujące się kontrolą systemów podatkowych, żeby ci, którzy więcej zarabiają, płacili większe podatki, a nie jest jak do tej pory, gdzie ci, którzy mało zarabiają, płacą niewiele mniej niż ci, którzy więcej zarabiają. Więc to wymaga gruntownej reformy w Polsce i my przez ostatnie 5-6 lat pokazaliśmy, że polityka podatkowa w Polsce, walka z mafiami VAT-owskimi, uszczelnianie szarej strefy, redystrybucja środków pozwala prowadzić logiczną politykę społeczną wspierającą rodziny, bo centrum tego działania jest rodzina w postaci różnych programów, jak na przykład program 500+, 300+, Senior+. Dla teraz ma być jeszcze bon 500+ na zdrowie, ale panie senatorze, skoro te pieniądze zaoszczędzone, o czym pan przed chwilą powiedział, mogą pozwolić wprowadzić nowy ład w Polsce, to ja zapytam o taką rzecz. Jeżeli regulacja systemu podatkowego nastąpi, to co ze składkami ZUS? Czy to nie będzie tak, że my zapłacimy mniejszy podatek, ale większe składki na ubezpieczenie? Myślę, że to jest błędne założenie. Ten system ma być po prostu sprawiedliwy i odnoszący się do pozyskiwanych dochodów. Na pewno kwestie systemu podatkowego, opłat mają stwarzać komfort dla ludzi, którzy pracują, bezpieczeństwo zatrudnienia. Do tej pory niestety na przykład umowy śmieciowe takiego komfortu nie dają. To wymaga długofalowego działania i reformowania. A poza tym to nie będzie następowało, jeśli chodzi na przykład o składkę zdrowotną. To będzie perspektywa najbliższych 6 lat, tak aby poziom polskiej służby zdrowia, nie bez przyczyny pan premier Mateusz Morawiecki jako pierwszy mówił o tym, że pandemia nam pokazała, jakie są braki w właściwym poziomie ochrony zdrowia w Polsce, jakie są również błędy, które wymagają korekty, wprowadzenia nowych funduszy, nowych mechanizmów jej kierowania ochroną zdrowia. To wszystko też myślę, że z naszego doświadczenia, tych 6 lat sprawowania władzy w Polsce pokazuje, że można lepiej gospodarować nawet tymi środkami, trzeba je udoskonalać. Ja przypomnę, że w 2015 roku, gdy kończyła władzę Platforma i PSL, na ochronę zdrowia było wydatkowane 74 miliardy złotych. W tej chwili to jest ponad 120 miliardów złotych, które są w obszarze ochrony zdrowia. Za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie mieliśmy pandemii koronawirusa. Oni na tę pandemię nie wydawali. Ale inne były kryzysy. Ale inne natomiast były kryzysy. Pandemia faktycznie zweryfikowała stan służby zdrowia w Polsce i wiele rzeczy też obnażyła. Panie senatorze, opozycja mówiła, emeryci nie powinni płacić podatku od świadczeń. Teraz w tym nowym ładzie ten punkt państwo uwzględniają. To jest ukłon w stronę opozycji, która też poparła państwa głosowanie przy właśnie wspomnianym tutaj Krajowym Planie Odbudowy. Nie słuchacie cała opozycja. Opozycji? Słuchamy oczywiście opozycji, rozmawiamy. W Sejmie to wyglądało zupełnie
inaczej niż w Senacie. Te rozmowy, do tych rozmów byli wszyscy zaproszeni. Skorzystała tylko Lewica, która myślę, że głosem rozsądku zrozumiała, że bez takiego dialogu trudno w Polsce przeprowadzać zmiany, a polityka, którą realizuje totalna opozycja, która jest w totalnym rozkładzie, pokazuje, że to jest błędna polityka, ponieważ przypomnę, głosowania nad również takimi umowami międzynarodowymi zatwierdzającymi środki europejskie w 2013 roku w Sejmie było to poparcie na poziomie ponad 440 głosów. I wszędzie w krajach Unii Europejskiej nad tego rodzaju umowami międzynarodowymi wspierającymi inwestycje, rozwój gospodarczy głosuje się jednolicie, zapominając o różnicach, jakie istnieją w krajach Unii Europejskiej pomiędzy poszczególnymi formacjami politycznymi. I myślę, że to jest najlepsza droga, żeby doprowadzić do tego, żeby gospodarka w Polsce, poziom wynagrodzenia, przypomnę, że w tej chwili od 3 miesięcy w Polsce jest najniższy poziom bezrobocia w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, 3,1. W ciągu ostatnich tych 5-6 lat płaca minimalna wzrosła o 42% i dzięki temu również udało się porządkować wiele spraw podatkowych, budżetowych. Nie zapominaliśmy również o tym, że prowadzimy politykę społeczną, ale również wspieraliśmy w prowadzeniu inwestycji, również inwestycji samorządów. Panie senatorze, jeżeli nie będzie podatku od emerytury i renty, to czy będzie 13, 14 emerytura? Czy będzie wtedy stać państwo na te dodatkowe wypłacane świadczenia? Podatek nie, bardzo jednoznacznie odpowiem. Podatek, czy kwota wolna od podatku do poziomu 30% pozwala myśleć o tym, że większość emerytów będzie zwolniona właśnie z podatku i rocznie będzie to dla nich pozostawienie w kieszeni około 2000 zł. Przypomnę, że 13. emerytura to jest stałym świadczeniem dodatkowym rocznym, natomiast 14. emerytura jest to jednorazowe świadczenie, które przysługiwało właśnie w tym roku. Jaka będzie przyszłość co do tej 14. emerytury, to myślę, że będą następne lata pokazywały. Natomiast 13. emerytura jest stałym elementem już wsparcia dla emerytów i przez fundusze, ale i również przez zakres opieki zdrowotnej, na przykład jeśli chodzi o program 75+, lekarstwa z listy refundowanych. Nowy Ład to kolejne 5 punktów, kolejna piątka PiSu. Czy to jest ta piątka, która pomoże państwu wygrać wybory? Przede wszystkim w tej chwili głównym powodem powstania programu Polski Ład, to jest wyjście z sytuacji kryzysowej, która nie miała miejsca w Europie od II wojny światowej. To jest główne, a poza tym dzielenie, też zmniejszanie dystansu w gospodarce, w życiu społecznym między krajami europejskimi. W ciągu, takie jest założenie Polskiego Ładu, że w ciągu najbliższych 10 lat możemy zrównać się z poziomem życia takich krajów jak Portugalia, Hiszpania czy Włochy. I to jest wyzwanie. Powiem tak, rasowy polityk o wyborach myśli dzień po wyborach. Nie jest to powód, a może nawet niektórzy liczyli na to, że będzie krach w Sejmie, że nie będzie zrealizowany głosowanie w zakresie ratyfikacji, więc Platforma, PSL już sobie ostrzyli noże, żeby upadł rząd. To się nie zrealizowało, bo to jest plan kosmiczny, który nie daje możliwości na sensowną gospodarkę, rozwój gospodarki w Polsce i stąd też efekty tego
tych konszachtów mamy w tej chwili, Platforma ma około 10% i różni liderzy z różnych okręgów odchodzą z Platformy Obywatelskiej, podając za powód, że błąd w kontekście głosowania nad Panie senatorze, wielogłosowość pojawia się również w Zjednoczonej Prawicy, ale o tym może już przy kolejnej filiżance kawy. Tak, ale powiem to jednoznacznie. Nie ukrywamy tego, że są różnice zdań w Zjednoczonej Prawicy, ale tutaj zwyciężyła jedność, o czym świadczy podpisana deklaracja Polskiego Ładu w ostatnią sobotę przez wszystkich liderów i wola współpracy i realizacji Ładu w najbliższych latach, bo wiemy z pewnością, że to przyczyni się do tego, żeby polska gospodarka, polski obywatel był dumny z tego, że jest Polakiem i żeby polska gospodarka mogła się rozwijać na równi jak w krajach europejskich, a ostatni czas pokazał, że potrafimy to robić. Pan premier Mateusz Morawiecki doskonale sobie radził, nawet przez to, że przez różne tarcze, które zadziałały, gospodarka została wsparta nie byle jaką kwotą, ponad 214 miliardów złotych. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.